Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym filmie informacyjnym. Dzisiaj pochylimy się nad parametrami nowych superokrętów, które będą testowane w najbliższym czasie na bitwach rankingowych, podobnie jak wcześniej testowane były okręty podwodne. Będą to cztery okręty różnych klas dla różnych narodowości. Będzie to m.in. francuski krążownik Kond, amerykański krążownik Annapolis, japoński niszczyciel Yamagiri i radziecki niszczyciel Zorki. Przypominajmy jeszcze sobie tutaj, że jest jeszcze w kolejce Satsuma i Hanover, ale te okręty już dobrze znamy z trybu Wielkie Bitwy, czy tam, no chyba Wielka Bitwa się to nazywało, także tym się zajmiemy. Ale najpierw omówimy sobie parametry tych okrętów, zobaczymy czym one się będą charakteryzowały. Nie będę się za bardzo tutaj roztrząsał nad tym, więc na szybko sobie przelecimy. Satsuma od razu i Hanover pomijamy. Zobaczmy, jak będzie wyglądała charakterystyka francuskiego krążownika. Tutaj mamy tak. Trzy poczwórne wieże z działami kalibru 240 mm, zasięg ogromny, 19,5 km. Maksymalny damage z haeków to jest 3400. Penetracja pocisków 40 mm, bardzo duża penetracja, ale szansa na pożar również dosyć przyzwoita, 22%, no ale przy 240 mm to jest raczej zrozumiałe. Przeładowanie będzie trwało 14,5 sekundy. To są oczywiście gołe dane, bez ulepszeń, bez kapitana. Do tego mamy dwie poczwórne wyrzutnie, czyli jedna wyrzutnia na burtę, torpedo zasięgu 9 km, prędkości 60 węzłów i przeładowaniu 110 sekund. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, 34,5 węzła, wykrywalność z powierzchni 16,6, z powietrza 10 km, no 9,9, także bez 100 metrów. Dostępne materiały eksploatacyjne, grupa naprawcza, sonda hydroakustyczna wymienna na rozbicie, na trzecim slocie bus do silnika, na czwartym slocie grupa naprawcza, czy naprawczo-ratunkowa, nie wiem, damage control party jako jedynka, czyli tutaj chyba naprawcza. I slot piąty, booster przeładowania głównej artylerii, który nam będzie trwał 15 sekund i skracał przeładowanie o 50%. Przypomnijmy, że przeładowanie trwa 7,5 sekundy. Dokładamy tutaj jeszcze ulepszenie, także gdzieś tam w okolicach 14, może nawet mniej sekund będziemy. No i o połowę nam to skraca, czyli w 7 sekund będziemy pluli takimi pociskami i będzie nam to trwało 15 sekund. Także no 2-3 salwy myślę, że wystrzelimy, nie więcej. Mamy również tryb alternatywnego ognia. Jak to wygląda? Zwiększy on nam czas, znaczy przepraszam, rozrzut pocisku głównej artylerii zostanie zwiększony o 25%, będzie on się przeładowywał o 40 sekund i będą te artylerie sobie strzelały co sekundę. Salw takich będzie co sekundę 3, także to, jak to dokładnie działa, to przejdziemy sobie do tego tutaj w artykule ze strony WoWsa, ale chodzi nam głównie o parametry i za określenie mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Amerykański superkrążownik Annapolis. Tutaj mamy, przypomnijmy sobie, zasięg 19,5 na Francuzie, a na krążownik amerykański mamy 16,2. Czyli z tego, co nam tutaj WG podaje, to jest taki ulepszony Des Moines, z tym, że będzie miał jedną wieżę więcej. To są 4x3,203, czyli w zasadzie można powiedzieć, że takie super Buffalo niż super Des Moines. Bardziej mi się to z tym kojarzy, chociaż patrząc na ilość 31 sekundy, to jest naprawdę dosyć przyzwoity wynik. Penetracja pocisków odłamkowo burzących 34 mm, szansa na pożar 14%. Co dalej? Nie mamy torped, nie mamy żadnych tutaj jakichś bajerów. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, grupa naprawcza, hydro zamienne na rozbicie, radar o zasięgu 10 km, trwający 40 sekund i przeładowujący się 2 minuty. Oczywiście to są wartości maksymalne, również bez kapitana i ulepszeń. A tu... czyli tutaj mamy zwiększenie rozrzutu artylerii głównej na francuskim krążowniku, a na krążowniku amerykańskim mamy zmniejszenie o 25%. Będzie nam się to przeładowało 40 sekund. Interwał między strzałami, czyli przerwy między salwami, to będzie 1,5 sekundy i dwie salwy na jednym użyciu takiego czegoś. Czyli będzie można dosyć szybko wypluć sporo pocisków, przy czym na Francuzie mamy jeszcze booster do reloadu oddzielnie. Sowiecki niszczyciel Zorki. Tutaj mamy tak, 4x2 130 mm, także dosyć spory kaliber, 12,3 km zasięgu, szansa na pożar wynosi 8%, przeładowanie 5-sekundowe, także dosyć przyzwoicie to wygląda. Torpedy,
dwie 5-orowe wyrzutnie o zasięgu tych torped 8 km, prędkość 60 węzłów, maksymalny damage 14400, przeładowanie 131. Jeżeli chodzi o co mamy tutaj z materiałów eksploatacyjnych, grupa naprawczo-ratunkowa, generator dymu i doładowanie do silnika, czyli tak standardowo jak to przystało na niszczyciel. No i japoński superniszczyciel Yamagiri. Tutaj też ciekawostka, bo on miał możliwość zamontowania dwóch rodzajów torped u siebie, ale najpierw artyleria. 3x2 127, zasięg ognia 12,1, szansa na pożar 9%, przeładowanie 5-sekundowe i tyle jeżeli chodzi, bo to na niszczycielu to wiadomo, artyleria nie gra aż takiej dużej roli, chyba że to jest raczej właśnie Haruguma albo inne Chabarowski, czy inne takie rzeczy. No i wyrzutnie torpedowe. 3 6-rurowe wyrzutnie, maksymalny damage torped 23767 punktów, zasięg kilometrów 12, prędkość węzłów 67, przeładowanie 164 sekundy, także dosyć długie. Lub możemy sobie zmienić tutaj te torpedy na alternatywne i one będą się charakteryzowały nieco niższym maksymalnym damage'em, tam prawie 3000, zasięg wzrasta do 20 km, prędkość spada o 5 węzłów, przeładowanie jest takie samo, ale wykrywalność torped to już jest 2,5 km, czyli to samo co na Shimakaze w wersji 20-kilometrowej. A tutaj mamy Shimakaze w wersji standardowej, tylko po prostu po jednej torpedzie więcej na rurę. A wykrywalności jeszcze nie mówiliśmy przy tym radzieckim okręcie. Z powierzchni 10 km, z powietrza 4, także dosyć sporo. Prędkość maksymalna 43 węzły, także też będzie dosyć szybki. Jeszcze zerknijmy na ten amerykański, bo też chyba nie omówiłem. Wykrywalność z powierzchni 14, z powietrza 9,6, 33 węzły maksymalnie będzie ten okręt pływał. A Yamagiri będzie wykrywalny z powierzchni 7,4, bazowo przypominam, z powietrza 4,1, maksymalna prędkość 39,5, także dosyć szybki okręt. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o parametry tych super okrętów. Teraz mamy tutaj biuletyn deweloperów do aktualizacji 0.10.10, także to, czego będziemy mogli się spodziewać w nadchodzącym patchu. To, co już sobie omówiliśmy, super okręty w bitwach rankingowych. Pewnie będą jakieś ograniczenia, żeby nie każdy tym ciupał nie cały czas, więc pewnie coś tam się jeszcze coś się zmieni. Alternatywny tryb strzału. To właśnie to, o czym wam mówiłem. Seria wystrzałów z dział Condé, Zorki oraz Annapolis. I będzie to działało po wciśnięciu klawisza F. Po przełączeniu się na ten tryb każda wieża będzie mogła wystrzelić kilka następujących po sobie sal w krótkim odstępie czasu, nim zajdzie konieczność jej długiego przeładowania. Także taki no booster do przeładowania w zasadzie, tylko na nieco innych warunkach działających. I to tyle, jeżeli chodzi o takie bajery. Wyścig zbroi ponownie wraca do gry. Fajny tryb, bardzo go lubię. Mam nadzieję, że będzie w tej grze jak najdłużej i że nie będzie na nim okrętów podwodnych, ale wątpię, szczerze mówiąc. W aktualizacji 0.10.10 udostępniamy wyścig zbroi w trybie testowym dla okrętów poziomów 9.10, które zmierzą się ze sobą w formacie 12x12. Aha, reszta zostanie ogłoszona później. No i moi drodzy, bardzo pozytywny aspekt. Ja jestem bardzo zadowolony z tego tytułu, że WoWsik zaczyna być coraz ładniejszy. Może nie ze względu na te podwodne kutangi pływające, ale raczej na to, że woda będzie miała nowy wygląd. Bardzo mi się to podoba. Będzie to wyglądało mniej więcej następująco. To są oczywiście gify, więc troszeczkę klatkuje, ale spoko. Bardzo mi się to podoba i oby więcej takich zmian graficznych. Skoro nie doczekamy się raczej szybko na nowy silnik graficzny, to przynajmniej niech w taki sposób ulepszają wodę. Widzimy tutaj refleksję od słońca, zupełnie inny wygląd fal. Woda też wygląda dużo bardziej rzeczywiście, może realistyczniej rzeczywiście. I tutaj mamy tekstury HD na mapach. Gorący punkt. W zasadzie tylko gorący punkt i w porcie Filipiny również zostaną zmienione tekstury i woda. Także ja lubię takie zmiany, to mi się podoba, także pochwała tutaj. Podwodna roślinność, podwodny świat, roślinność i animacja. No bo przecież w podwodniaczki muszą mieć ładne... O, ryby będą. Ryby będą pływały, kurde, piękne rzeczy. No wygląda to ładnie, ale kurde, no te okręty podwodne to jest taka zakała. Ma gorsza jeszcze niż lotniskowce, także z mojej strony to będzie chyba... W tym materiale wszystko. Aha, i dwaj bracia zostaną jeszcze przeteksturowani, widzę, na nowe tekstury. Tak. Słychać dzidziusia pewnie w tle. Zostaną wprowadzone również nowe osiągnięcia dla dywizjonów. Fajnie, gdyby te osiągnięcia się wiązały z nagrodami. Poza tym, że dostaniemy kilka odznaczek nowych, to nie ma żadnego znaczenia.
no nie wiem, szmaty, kamuflaże, cokolwiek. Nawet po 100 węgla za takie osiągnięcie, czy 200, to już by jakoś tam motywowało, żeby postarać się coś takiego osiągnąć, a tak będziemy grali swoje, a to gdzieś tam przy okazji wpadnie, będzie nam dekorowało tylko wynik bitwy. Także to jest niewiele więcej, co nam tutaj się pokazuje. No i chyba to jest wszystko, co chciałem w tym materiale poruszyć, także zapraszam Was do dyskusji. Z mojej strony wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.